Z tej strony Sebastian, witam Was w kolejnym samouczku dotyczącym podstaw, takich totalnych podstaw pracy zdalnej dla osób początkujących. Tak, podkreślam, początkujących, żeby nie było niedomówień. Dzisiaj trzeci odcinek postanowiłem poświęcić kwestią loginów, tudzież identyfikatorów oraz haseł. Bo zauważyłem, że to jest taki najpopularniejszy problem u osób nie do końca obytych z informatyką. To co, zaczynamy! Pierwsza sprawa, żeby tak krótko zwięźli na temat powiedzieć. Wyobraźcie sobie, że jesteście w hotelu. Macie szereg drzwi. Każdy z tych drzwi posiada klucz. I teraz pytanie, czy byście chcieli, żeby jeden klucz otwierał wszystkie pokoje? Tak myślałem, że tak pojadę troszkę szkołą TVP. Ale nie o to chodzi. W każdym razie to jest takie, moim zdaniem, unaocznienie, wyjaśnienia, że po pierwsze login i hasło jako komplet stanowi swoisty klucz wejścia do określonej usługi. W przypadku Facebooka loginem będzie najczęściej adres e-mail, hasło będzie wasze własne i ten, o ile adres e-mail jest najczęściej podawane znajomym, o tyle hasło jest taką sprawą, której się nie podaje na zewnątrz i w tym momencie komplet login i hasło stanowi na tyle unikalny zestaw danych poufnych, że podając je, możemy wejść bezpiecznie do serwisu danego. Dlaczego mówię tutaj komplet danych? Tak? Ponieważ w przypadku Windowsa logujemy się przy tych nowszych systemach także na swoje konto. Tak? Podajemy sobie jakiś identyfikator, czyli to jest taki odpowiednik loginu i podajemy do tego jakieś hasło. O ile identyfikatory są gdzieś tam w systemie odnotowywane, że użytkownik taki i taki wykonał taką i taką operację, o tyle tam nie są nigdzie podawane, że osoba posiada takie nie inne hasło. I dzięki temu na jednym komputerze może się kilka osób logować, a dzięki temu, że każda z tych osób ma swoje hasło utajnione, że tylko ona je zna, wtedy po prostu do tego komputera jedna osoba nie podchwyci konta drugiej. No chyba, że ma jakieś hasło typu ABC, raz, dwa, trzy i tak dalej. Dlatego ważną rzeczą jest, żeby to hasło było dosyć skomplikowane. Tak, ale na tyle skomplikowane, żebyście wy, jako autorzy tego hasła, wiedzieli, mieli do niego jakiś klucz na zasadzie, kurczę, co to było za hasło. Aha, to, to i to, dobra. Ale z kolei osoby postronne, żeby na to tak łatwo nie wpadły. Rozróżniamy różne typy haseł. Są hasła i konta dostępowe do systemów operacyjnych, czyli w przypadku Windowsa, jak się logujemy, to musimy wybrać identyfikator i hasło. Wtedy po podaniu tego kompletu logujemy się do systemu. Tak? W przypadku Linuxa jest podobnie. Podajemy login, podajemy hasło, logujemy się. W przypadku takich serwisów typu poczta, e-mail, poczta e-mail znajduje się fizycznie serwer na zewnątrz. On ma swój zestaw danych dostępowych, czyli swój kluczyk. W tym momencie podajemy tam określony login i określone hasło. I teraz mała uwaga. Hasło do serwera pocztowego i login do... No ile hasło może być w cudzysłowie takie samo jak do systemu, o tyle login do poczty nie jest loginem do konta na komputerze. To jest tak, jak przyrównałem wcześniej. To są różne usługi. Inną usługą jest system operacyjny i inną usługą jest serwer poczty e-mail. Tak samo inną usługą jest konto YouTube, tak samo inną usługą jest konto na Facebooku i teraz to ma swój plus, tak? Ponieważ nie wiem, czy byście chcieli na ten sam klucz wchodzić do wszystkich. No, wy pewnie byście chcieli, ale teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że gdyby to miała być jedna globalna usługa, to osoba, która dostaje dostęp do jednej części tej usługi, ma dostęp do waszych wszystkich usług. A w tym przypadku, jeżeli osoba nawet się włamie na wasze konto do komputera, to niekoniecznie musi się od razu włamać na konto pocztowe. I vice versa, jeżeli się włamie na konto pocztowe, niekoniecznie musi się włamać na konto facebookowe i tak dalej, i tak dalej. Także podsumowując, to jest taki dosyć krótki samouczek, ale mam nadzieję dosyć istotny
który Wam wyjaśnia, że login, czy tam identyfikator i hasło, na przykład do komputera, nie jest tym samym, co identyfikator i hasło do poczty i też nie jest tym samym, co na przykład identyfikator, tudzież login i hasło, na przykład dostępu do VPN-a. Tak, to są trzy różne usługi i każda z nich posiada swój system zabezpieczeń. Oczywiście, tak jak powiedziałem na wstępie, może się zdarzyć, że uprzecie się, że chcecie mieć wszędzie to samo hasło, chociaż ja tego nie polecam, ale nawet jeżeli byście mieli to samo hasło, to najczęściej do każdej z tych usług będziecie mieli inne identyfikatory, tudzież loginy, bo raczej w przypadku na przykład Gmaila waszym loginem jest nazwa adresu poczty e-mail, tak? Czyli tam wasza nazwa @gmail.com. W przypadku komputera już jest inna nazwa. Zdarza się, że na przykład są korporacje, że login do poczty i login do komputera będą zbliżone, ale nie takie same. O ile na przykład może być przykładowo user 001, dostęp do domeny w ramach urzędu, czyli takie globalne konto oznacza, że na to sam, ten sam login i hasło możecie się na wszystkie komputery w ramach sieci wewnętrznej firmy logować w danej tak zwanej domenie. O tyle na przykład może się zdarzyć, że macie też pocztę internetową, też user 001, ale tam najczęściej już jako login jest dodane małpa coś tam, nie? Na przykład nazwa waszej poczty. Także tu musicie potraktować, że fizycznie to są różne usługi i nie, że tak powiem, zanim zadzwonicie do administratora, to miejcie tego świadomość, bo bardzo często jest taka sytuacja, że dzwonicie, że wam login i hasło nie działa i mylicie pojęcia. Mylicie pojęcia na tyle, że nie chodzi wam o dostęp do poczty, tylko o dostęp do komputera, albo odwrotnie, że nie możecie się dostać do komputera, a podajecie login do poczty. Także to jest dosyć taka istotna informacja, którą warto rozróżnić. Tak jak powiedziałem na wstępie, wyobraźcie sobie, że komputer to jest pokój 1, poczta e-mail to jest pokój 2, na przykład Facebook to jest pokój numer 3 i tak dalej, i tak dalej. I do każdego musicie mieć komputer. Aha, właśnie, jeszcze banki są. Właśnie, do banku też musicie się zalogować. Tak, podajecie identyfikator, najczęściej przydzielony przez bank. I wasze hasło, które wy tylko znacie. Zauważcie, zawsze macie komplet. Do komputera macie login, hasło, czy ten identyfikator, hasło. Do poczty macie login i hasło. Do banku macie identyfikator i hasło. Do Facebooka macie identyfikator i hasło. I tak dalej, i tak dalej. Także każda z tych usług, ten komplet, login bądź identyfikator, bo to jest zamiennie używane w przypadku polskiego tłumaczenia, ten komplet, login i hasło, to jest taki swoisty klucz do danej usługi, tak? Więc jeżeli macie jakiś problem z konkretną usługą, na przykład nie mogę zalogować się do komputera, to administrator najczęściej poprosi Was tylko o część. Czyli wiadomo, hasła są tylko Wam znane, ale administrator może Was poprosić o podanie identyfikatora, tudzież loginu. To jest sprawa jawna najczęściej w przypadku sieci i to nie szkodzi, że podacie sam login, bo jeżeli administrator nie zna hasła, on sobie poradzi, wyśledzi w logach systemowych i rozwiąże najczęściej problem na zasadzie, aha, podajecie złe hasło, albo aha, wygasło wam hasło, trzeba je zmienić i tak dalej, i tak dalej. Ale musi być jakiś trop, bo tak się śmiejemy, że administrator jest taki detektyw firmowy, tak? Jeżeli coś się dzieje w sieci, to musicie mu jakieś poszlaki podać, by był w stanie to namierzyć i rozwiązać. Oczywiście teraz nie mówię o jakichś usługach typu Facebook i tak dalej, bo koncentrujemy się na pracy zdalnej, czyli tutaj mówię cały czas pod kątem firmy, dostępu do zasobów firmy i tak dalej, i tak dalej. Także podsumowując mój wywód dzisiejszy, nauczcie się rozpoznawać login, hasło, tudzież identyfikator, hasło w ramach danej usługi. Tak, czyli podsumowując, dostęp do komputera, jedna usługa. Dostęp do poczty, druga usługa. Bo do poczty możecie się dostać z innego komputera, jako przykład. Tak samo w przypadku banku. Login, hasło, możecie z dowolnego komputera się dostać. Więc to musicie traktować jako osobne usługi. I niniejszym, dzisiejszy odcinek myślę, że zakończę. Zapraszam Was oczywiście do oglądania pozostałych odcinków, do których dostęp będzie tutaj z playlisty.
Ja w tej chwili już będę, tak jak mówię, kończył. Zapraszam Was oczywiście do zadawania pytań, jeżeli są takowe. I podkreślam do wszystkich hejterów, którzy się mimo wszystko zdarzają, że to nie są informacje dla Was. Tak, to są informacje dla osób totalnie początkujących, bo w internecie wszyscy traktują wszystkich, jakby już wszyscy mieli wiedzę podstawową opatrzoną, nabytą. A niestety jest dużo sytuacji osób starszych, które po prostu zostały zmuszone do pracy zdalnej, a nie było komu tej wiedzy im przekazać. Także niniejszym podsumowując, będę kończył. Zapraszam na kolejny odcinek. Do widzenia.